Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Total War Attila, modyfikacja Medieval Kingdoms 1212. Od ostatniego odcinka zmieniło się to, że zdobyliśmy nową prowincję, tutaj te powołże od Ułż George'ego, jakkolwiek on się tutaj nazywa, miał tą prowincję, ja ją zaatakowałem, miałem splądrować, ale koniec końców ją zajęłem. I oni podpisali chwilę później z nami pokój, widocznie nie chcąc mieć z nami dalszej wojny. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mogłem w sumie dalej tam przejść, ale z racji tego, że te prowincje są bardzo mocno zapuszczone, to muszę tutaj chwilę zostać i zanim to odbuduję, coś tutaj zrobię, żeby w ogóle można było ruszyć dalej, no to pewnie chwilę mi to zajmie. Więc po prostu doszedłem do wniosku, że dobra, staniemy i nie będę się pchał dalej. A to w ogóle wiara islamska chyba? Dobra, i tutaj postanowiłem sfinansować drugą armię, udało mi się. Z racji rozbudowy tych wszystkich okolicznych miast na tyle, że mamy tutaj trzecią armię. Na chwilę zburzyłem w tym naszym Krakowie budynek od rekrutacji wojska. To jest śmieszne. Budynek tutaj ten pozwala nam rekrutować wojsko, o, jak widzicie, konni, zbrojni, włócznicy i tak dalej, ale jak zbuduję warsztat inżynierów, to mi blokuje werbunek tych. O, chociaż jakbym zbudował na przykład tutaj miejsce treningowe i tutaj mamy konni, kusznicy, no to mimo wszystko te poprzednie również możemy, to jest trochę tak dziwnie zrobione, że nie wiedziałem, że tak się stanie. Dobra, co tutaj... Za każdym razem muszę włączać to odblokowanie. No i tutaj postanowiłem, że weźmiemy szturmem, można powiedzieć, to miasto. Z racji tego, że mamy machiny oblężnicze, to nie muszę czekać na budowę własnych, tylko już przychodzę tak jakby z gotowymi. Zobaczymy, co tutaj nam się odkryje, jak zajmę tą prowincję, a zajmę ją bez problemu. Zobaczcie, przewaga po naszej stronie jest ogromna, więc automatycznie agresywna postawa, ciach go tam. I zajęte. Oczywiście okupacja, żadne plądrowanie i łupienie. Zobaczmy. No kurczę, tutaj tych rzeczy nie naprawię. Żyła złota, kościół. No to oczywiście wszystko tutaj naprawimy. O, fajnie, że poziom gość dostał. Przyda się. Co ty tutaj masz takiego? On jest młody. Zobaczymy. Wódz Siemowit. Zobaczmy u nas, gdzie on się znajduje w tym momencie. Aha, to jest nowy ziomek. To jest inny. Reszta naszych, że tak powiem, władców jest w tym momencie jako, można powiedzieć, tutaj jak widzicie, są gubernatorami ci trzej bliźniacy. Więc możliwe, że jednego z nich wyznaczę na władcę. O, tutaj. Padł nam jeden gościu, więc stała nam jego córka. Będzie można za kogoś ją wydać, jak będzie sens. No i tutaj nasz wit również dostał. Nie, on nie dostał poziomu, to wojsko. Dostał atak w zwarciu, czas werbunku, premia, morale wroga, lokalny legion. Co tutaj możemy? Poczucie wspólnoty, nie? No dobra, weźmy sobie to. I chyba obronę, chociaż odblokowałbym tutaj morale wroga. Ale zobaczmy, ile morale ogólnie tutaj mają. 52, więc minus 6, to nie wiem, czy tak dużo to zmieni. Maksymalnie to chyba widzę gdzieś tutaj przy 70 jest. Podstawowo tutaj może u nich zobaczę. 35 oni mają, więc minus 6. No to tak całkiem by było. Jeszcze przy użyciu jakiejś dodatkowej zdolności. Dobra, to tutaj przeskoczymy to. Okej, okay, dobra, i tu mamy wojo. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu mamy miasto. Tu mamy miasto. Tu również. Alba. No, co to jest w ogóle? Tu mamy Pragę, która należy do księstwa austriackiego. I dalej nie widzimy, co jest. Ciekawe mnie, gdzie on ma swoje wojsko. Zobaczmy, dyplomacja. Ile on ma tych? Zostało mu 5, czyli prawdopodobnie gdzieś któryś z tych tutaj ma
Jeszcze on, bo ci tutaj widzę mają tak dalej bardziej. Dobra, może z nimi byśmy pohandlowali. Welcome, worthy friend. Witam, czy jesteście My chętni trusty bringer. pohandlować? Doskonale. Kasa mi się przyda. Myślę też nad zajęciem tego miejsca, ponieważ one mi są potrzebne do zjednoczenia państwa polskiego, do tej misji. I też myślę o tych Prusach, bo jeżeli bym ich zajął, to domyślam się, że dosyć daleko mógłbym pływać, handlować, bo niestety tutaj w tej prowincji nie mamy żadnego portu handlowego, więc niestety nie mogę sobie pohandlować. Dobra, czyli tutaj teraz zadanie będzie to odbudować. Zima będzie, tak więc przejdziemy na pewno w tryb fortyfikacyjny. Miasto w razie czego jest w stanie się obronić. I tutaj mamy księdza, więc będzie tutaj krzewił w okolicy wiarę chrześcijańską. Dobra, tutaj poszło. Zobaczymy, czy będą jakieś ruchy ze strony Węgier. O, nic się nie ruszył. Ciekawe. Tu widzę separatyści jacyś. No ciekawe. Pakt o nieagresji. Nie, niestety nie, bo mamy planu najazdu na nich, więc nie będę. O, szlachecki potomek, państwo znowu zmienili znowu. Dobra, to ja bym chciał, żebyś tutaj zwiększał ład publiczny. Krzewił wiarę, wpływy religijne plus 3. Okej. Okay. No dobra, on tu będzie sobie nawracał okoliczną ludność. Sytuacja polityczna. Plus 3. Imperium godne uwagi. Dobra. Tutaj wiadomo. O, wiecie co? Tutaj ja mogę nawet się przemieszczać, bo jest na tyle dobra sytuacja. Dobra, to podejdźmy tutaj. Chociaż nie, bo tutaj już będziemy na tym. A, czyli tu jest jego armia. Jedna przynajmniej. Ciekawe, jaka sytuacja jest tutaj przy tym. Patch. Kurczę, może bym tutaj skoczył i bym to zajął. W końcu mam machiny oblężnicze, więc mógłbym to wziąć szturmem. Ale nie wiem, co tutaj się znajduje. Mógłbym tawernę wybudować, to miałbym gościa na przeszpiegi. Dobra, zamek jest naprawiony. On się chyba sam naprawił? O tyle mamy dobrze, że to są te same budynki co u nas, więc nie wymagają przebudowy. I już tutaj się nam generują zbrojni do obrony tego miejsca. Bohaterowie chrześcijaństwa. Dobra, to ja sobie zrobię zapis. I my tam podskoczymy. Zobaczymy, czy dam radę to zająć. Tak z biegu. O, nic tu nie stacjonuje, więc. Wow, i to bez problemu to zajmiemy. Kontynuuj automatyczną bitwę, proszę bardzo. I agresywna postawa. Ciach, i zajęte. Oczywiście okupacja po prostu. Zagrzeb tutaj mamy. Zobaczmy, ile ja potrzebuję, żeby mieć. I elegancko naprawiłem nawet wszystko. Zobaczmy, ile zostało jeszcze prowincji i zanim wzrośnie nam potęga. I będziemy większym imperium. Decyzje. No tu jak widzicie, właśnie potrzebujemy Wrocław, Poznań i Gdańsk. I wtedy będzie jako będziemy występować jako Królestwo Polski. Kingdom of Poland. Frakcja, zobaczmy. Podsumowanie. To jest tak dosyć, nie widzę ile tu wymagane jest, ale wtedy ład publiczny minus 1. Korupcja się nam zwiększy. Mniejsze. No, jeszcze takiej tragedii nie będzie, ale już to będzie upierdliwe, bo zamiast minus. O, zamiast plus 3 to od razu minus 1 będzie taki dosyć duży przeskok. Wezmę jakby było plus 1 i tu minus 1. No, niedobrze. O, tu mamy różne religie u nas: katolicyzm, prawosławie, pogaństwo bałtyckie, judaizm, tengryzm. I herezja. O, gdzieś występują u nas herezja, to ciekawe.
No dobra, zdobyliśmy to miasto. Ciekawi mnie, jak wyglądają tutaj te miasta w okolicy. Podbój, tylko następna tura. Więc, zobaczymy. No to później się tym zajmiemy. Jakby zrobił i zajmował się takimi rzeczami. W sumie to można by było spróbować ścisnąć ten Veszprem naszymi dwoma oddziałami, które tu są. Bo jak podejdę dwoma oddziałami na raz, to można by ich tam ścisnąć dosyć szybko, myślę. O, a kto to był? Śmierć noworodka. I tu przelaz. No to jak coś, to stacjonuje armia dosyć potężna. Więc w razie czego dadzą sobie radę, myślę. Właśnie, to może bym tutaj wybudował tawernę. Umożliwia werbunek wysłanników. A może nie. Bo tam w sumie za bardzo nie mam takich rzeczy, które mogłyby tutaj podbić to. O, albo może szubienice. Korupcji nie będzie. Tempo badań, biblioteka. Najwyższy poziom biblioteki ile daje? Plus 12%. No, to całkiem sporo. Twórca papieru. Wpływy religijne. Plus 1 religii państwowej. Plus 5 religii państwowej. Drukarnia. Ład publiczny. Plus 6. Bogactwo z kultury. Całkiem ciekawe. To może się przydać. Nie będzie ta wytwórnia papieru czerpa. Chociaż chwila, ja muszę zobaczyć, czy tutaj mam wszystko ponaprawiane. Kopalnie złota może by tutaj zwiększyć. No jasne, plus 800 z przemysłu. Jak najbardziej. Jedzenia brakuje. To wtedy nie będą. No tu oni w ogóle się nie będą wstawiać, ci ludzie. Bo wojsko daje 22, a jest 32 w tym momencie. Tu co samo chyba będzie 22. On dokładnie. Dobra, to próbujemy wziąć szturmem następny zamek. O, tutaj nie dam rady raczej. Dlaczego bym go dorwał w polu? O, taka masywna walka była. Nie wiem, jak silne są te oddziały, ale dobra, to sobie zapiszmy. Jak coś, to ja się cofnę. No w grę. Go nie sięgnę, bo chociaż chwila. Czekaj, nie wychodź z zamku. Jakbym podszedł tutaj, wolałbym walczyć z nimi w polu. Wow, ile tam. Jaki eksport duży jest? 2200. Dobra. I tu na nich z tej strony. Ucieknie czy będzie walczył? O, będzie walczył. Kurde, no to poważna bitwa. Zobaczmy, czym on dysponuje. To też jest trochę bez sensu, żeby mogę zobaczyć. Węgierscy rycerze. Tutaj. Konni łucznicy. Królewscy wojownicy. Tej zbrojni włócznicy XIII wieka. My mamy też zbrojnych włóczników. Właśnie troszkę inaczej wyglądają, ale jest to samo. Topornicy, szermierze, a nasi to zbrojni. Nie wiem, czy zbrojni są lepsi. Mołdawscy wojownicy, jakieś tutaj milicja kusznicza. Tu z miasta to jest ten? Nie, to jest ten żółty tutaj. A, czyli jego spotkamy tak jakby. Tak jakby się rzucić na niego od razu. Konnicy mamy 6 oddziałów. To może by coś udało się ugrać. No dobra, stoczmy bitwę dowodząc dużą armią. Czy nie wiem, jak to będzie ułożenie pola. Czy to w szczerym polu będzie walka, czy nie? A, on jest w tym. Jak to się nazywa? W forcie. Nie wiem, jak silny jest ostrzał z tych balist i katapult. To raczej tak się tam nie wbijemy. Ma jakiś rycerzy chyba, albo templariuszy. Dobra, to rozmieszczamy wojsko. Zobaczmy, czy on ma tutaj wieżę. Ma tu wieżę, Jezu, jak ja nie lubię tych wież, co bronią tego. Aż 6 ich jest, tak więc dosyć sporo. Dobra, jesteśmy w bitwie, jesteśmy do tego ustawieni. Z racji tego, że nasze posiłki idą z tej strony, czyli gdzieś tutaj. Tu jest wróg. Myśmy teoretycznie go atakowali z dwóch stron.
Teraz te posiłki jego powinny gdzieś tu albo tu z boku przyjść, albo stąd. Dobrze by było, jakby przyszły tutaj z tego rogu gdzieś, bo to mniej więcej by tak wychodziło chyba. Wtedy mógłbym je przechwycić. Jak będą tu szły, jak zdążę, mam nadzieję. Więc zobaczymy. Skąd on będzie siadł? A, myślałem, że stąd to zwierzę. Przybyły nasze posiłki, doskonale. Co, wróg się zbliża. No to jest tu. O, za nami są. Teraz oni mnie wezmą w kleszcze. Strzeliwać główne wejście. Dobra, porzućcie to, bo nie ma sensu, żebyście przyjęli na klatę to. Zobaczmy, wszyscy ich ostrzelają, więc jakieś tutaj straty na pewno poniosą. Jezu, jakbyście tutaj kamyczkami rzucili, to byłoby ekstra. Kurde, on czymś tak ruszył szybko. Nie. Cofnął się do woja swojego jednak. Ale nasze to ma hektar do przejścia, żeby nas wesprzeć. Trzeba te wieże uważać. A, zdążycie się złożyć? O, skubany. Nauczników się tutaj... Ale nie, przechwycili go na szczęście. To w ogóle dowódca wyszedł. Czy król nawet? Cześć, nie, król chyba był w zamku tam wtedy. No ale to tu sami włócznicy akurat na środku się trafili, więc powinni mocno go ostrzać. Muszę tą wieżę uważać, bo to dosłownie jestem na granicy jej zasięgu. No dalej to wy nie idźcie. Nie idź dalej. Cofnąć się w takim razie. Jak nie sięgniecie, bo... Aha, ci pod wieżę już weszli. Dobić go. Tutaj jeszcze. Tamta armia jeszcze jest z tyłu, więc trochę to zajmie, zanim oni tu przybędą im na pomoc. Bo oni jeszcze się tutaj zbierają. Dobra. Czy kawaleria mogłaby już przybiec do nas? No dobra, kawaleria i dowódca dawać. Niech to najwyżej z czasem dobiegnie. Będziemy mieli już jakieś wsparcie tutaj, w tym miejscu. Zatłuc go! Kurde, wyłączył mi te machiny. One w ogóle cokolwiek zrobiły? 18 zabitych. No, nie jest to typowa artyleria, taka co tłucze mocno. No to ci tutaj ostrzeliwują cały czas. On chyba w ogóle nie strzela, bo on próbuje chyba przejść tak jakby na siłę tutaj do tych oddziałów. Wrogi wódz poległ, doskonale. Nie, ciebie, wróćcie na pozycję. Dobra, ułożyć się. Trochę za blisko stanąłem. Mogłem trochę dalej, to mógłbym teraz manewrować wojskiem, a jak teraz spróbuję zrobić jakiś manewr okrążający, to zaraz wpadnę pod ogień z tych strażnic. Dobra, wracać do nich. To w sumie, kurde, macie zadanie, zestrzelcie chociaż te strażnice, przydajcie się do czegoś. To ja mógłbym wtedy konnicą tu nadjechać. Oni w ogóle się załamali już. Cofnijcie się. Wy tutaj w ten sposób. I tutaj tak. Tam jeszcze na szczęście się wróg cały czas zbiera do czegoś. No idźcie obsługiwać to.
co za upierdliwi ludzie. Dobra, walić w to. Jak to rozbijecie, to będzie... Aha, wy tego pewnie nie sięgniecie. Kurde. Dobra, to chociaż to przesuńcie się tutaj szybko. Znaczy szybko to pewnie dla nich, no... To trochę waży na pewno. A nie boję się wbijać konnicą na te strażnice, bo ja wiem, jak one potrafią walić po wojsku. Tylko, że on to co, wycofa się w ogóle całkiem? Łucznicy za to robią robotę. No, no ci nie bardzo, czyli tak. Tutaj, tych bliżej. Zaraz wejdziecie w starcie z nimi. Dobra, nie. Strzelajcie, kiedy chcecie. Kurde, no niedobrze, bo jak oni tu dotrą, to będą zaorani. No on już tutaj ruszył w moją stronę. Ja się z nim cały czas tłukę. Chociaż dosyć szybko tego oddziału tutaj się poddają. No, on w ogóle wbiega na mnie. Na szczęście. Sięgniecie to teraz? No to obijcie ich, to zaczną uciekać chociaż. Dobra, ze dwa oddziały muszą się wrócić. Jeżeli on będzie tam biegł, to trudno, to te oddziały będą służyć do tego, żeby ich przechwycić. On będzie się wycofywał. No, tu widzę, już ucieka. Dobra, obraca się w tą stronę już. No co się stało? Naprawdę? Tak, no słaby ten zasięg strasznie na tych katapultach. W sumie może jakbym miał trebusze, to może one by coś tam podziałały. Wy tutaj do tyłu. Dobra. Zaraz będę w zasięgu kuszników. Przesuńcie się nawet jeszcze bardziej. No bo dobra, jednego odsyłam. Dwóch to będzie za dużo. A, wy tam nie dojdziecie pewnie nigdy. Jak wam idzie? Jezu, ani razu nie trafili? Wow, pierwsze trafienie, gratuluję. W ogóle jakie są kamienie do wyboru? Płonące, premia przeciw skłoniom, jeździe, podstawowe przebijanie, podstawowy czas płonący, pociski, morale zmniej, wybuchowe, piechocie, jeździe, słoniom, zatrute pociski. Ale to tam nie ma znaczenia. O kurde. A, wbiją mi się w tych jakiś, dobra. Trudno. Próbujemy tak. Ała. Wycofywać się. Ale raczej spróbujcie to zrobić.
Muszę uważać na dowódcę, gdzie on jest. Dobra, dowódca jeden jest tu, drugi jest tu. Na was dwóch trzeba uważać. Dobra, też ich olej, omin ich. O, od boku w nich wiadomo, dobrze. Ci powinni sobie poradzić z nimi tutaj. O, tu sobie poradzili. Pomóżcie teraz tutaj. O, ja cię pierdzielę. A, gdzieś mi już ostrzeliwuje na zasięg na mnie niestety. Meldowcy, wojownicy się nie popisali. Kurczę. Trzymam ten kontrol, a nie mogę ich złapać. Już się wycofują. Teraz to. No i zobaczcie, jest faktycznie tędy będą szli. Cokolwiek zakręcają, bo widzą moje wojsko. No dobrze. Tu jest. Węgierscy rycerze, bić ich jeszcze. O, dostali od łuczników. Możliwe, że się zaraz załamie ta milicja łuczników. Ostrzelajcie tych zbrojnych. Kurde, jakie to chore manewry muszę robić. Pomóżcie im. Naprzód. Ostrzelajcie ich. Panowie, trzymać się. Gdzie jest dowódca drugi? Jeden. Ten drugi ma chyba możliwość wyzwania do boju właśnie. A za daleko jest. O dobra, nie poddali się. Dobra, weźcie się, złóżcie w coś. Wycofać się. Dobra, wy możecie stamtąd wyjść z tej walki. Tutaj. Dobra. Utłukli ile dali radę. Zakręcacie. I wracacie do nas. Mam nadzieję, że nie mają jakichś nadnaturalnych zdolności strzelania i nie wytłuką mi ich wszystkich, zanim dojdziemy dobrze. Zabrać się. Wy tu gonicie ich. Dobra, podejść. To samo. Odsuwamy się stamtąd lepiej. Ile zostało jeszcze? Jeden strzał potrzebujemy. Na nich. Zanim oni ich wychwycą. A, tu konnicę mi złapał. Kurde, czemu ja dałem, żeby oni stali? Jechać. Tu jest.
konni zbrojni. Dobra, nieważne. Ważne, żeby on nie zginął. Tam ci jeszcze idą, będą wzdyszani pewnie. Już są. Dobra. Dotrą jakoś, myślę. Rozbili ich. Doskonale. Nakręcajcie. Wy za nimi. Tu to samo. Konnica nie powinna z nimi tak walczyć. Łapać tych. Wypróbujcie tych łapać. Niż jeszcze rozleciała się moja konnica. Tu ucieka przed wrogiem. Milicja? Nie, nie nasi. A, ci co kazali mi się wycofać, no dobra. Wbij się w nich. Spróbujcie się wycofać już nawet ze stratami, bo kłuczników tu za dużo widzę. Dobra. Dobra, załamali się, okej. Dobra, wracaj tam. Ci co tutaj kombinują? Czy nie wiedzą co mają wiedzieć? Ci nie wiedzą co mają robić, znaczy. Dobra. Bo oddziały uciekają w tym kierunku. Ci jeszcze tutaj widzę walczą, jeszcze chyba do mnie strzelają. Ci zabójca, skuteczność widzę. Chyba po prostu cała armia wroga się nie zmieściła na, tutaj na mapie. Przez co my mamy trochę łatwiej. Tutaj, o tu chyba jest dowódca ten głównie, ich król można powiedzieć, bo bardzo długo się trzymają. Dobra, powinienem był ich rozłożyć, ale teraz już nie będę ich rozkładał. No nie ma czasu, dobra, wy się ukryjcie gdzieś tam z tyłu. Ja tu już tam pojechać. Zresztą nie, dobra, bo wy się załamiecie i pewnie rozbiegniecie. Tu pomoc potrzebna. Wy szybko do przodu. Ej, no powiem wam, że ci spieszeni rycerze templariusze, no to są skubani mocni na maksa, oni dalej tu walczą jeszcze. No jednak co rycerstwo to rycerstwo. Co on tutaj robi? A strzelać mu tu. Tych konnych łuczników. To jeszcze król nie skończył, widzę, walczyć. Spróbujcie go złapać. Zbrojnie bijcie i rozlecie jeszcze. Wy tutaj na nich. Możecie w sumie tych zbrojnych postrzelać. Tu muszę pilnować, jak oni będą przebiegać. Idą na te. Ustarczy się tak jakoś. No, oni się tu jakoś tak skotłowali. I w sumie dobrze. Myślę, że będę w stanie coś tam zdziałać w międzyczasie i się cofnąć. Dobra, milicja, kusznica. Kuszników ona na pewno ucieknie, ale oby uciekło ich jak najmniej.
tutaj on z tymi łucznikami. Dobra, będzie was za dużo ginął, rozbiegnijcie się. Aż tak powiem, bardziej. Tarczami się zasłońcie, tu to samo. Przodem do wroga, frontem. I wódz ucieka. Dobra, ja chyba nie zdążę go złapać. Mogłem podprowadzić szybciej tych łuczników. Nie miałbym teraz takiego problemu. No dobra, to wygląda chyba prędkość w miarę normalną. Wow, jaka łaska. Rozwalili to w końcu. Ale chociaż zanim wy się tam ułożycie, to biegnijcie tak, może zdążycie. Walka łuczników z tymi. Dobra, normalnie sobie stańcie. Nie, bokiem. Ściana tarcz. Dobra, nie przeszkadzajcie, niech oni tam próbują go dogonić. Niestety uciekli wszyscy. Będę miał problem z nim później znowu. Chociaż spróbujemy zamek zdobyć. A, uciekł. Dobra, teraz trzeba wyłapać jak najwięcej uciekających. No to nie powinno w ogóle do mnie strzelać teraz. Stań tam, żeby oni nie chcieli tam iść. Kawaleria w takim razie wszystko w tamtym kierunku. Jezu, oni taki kawałek dopiero przeszli. Tutaj tych ostrzelajcie sobie, tutaj tak samo. Łapcie to, co pójdzie. Na góry. Cofnąć się, bo nie chciał. A, chociaż nie masz na szczęście tych, no dobra. Gdzie tu jest jakaś kawaleria jeszcze? Ci tutaj łapią, ci wystrzelają zbrojnych włóczników. My biegniemy w tamtym kierunku. Dasz radę, to biegnijcie. To samo spróbować. Ale ich masa tutaj leci teraz. Dobra, tak oddajmy, to szybciej się myślę przemieszczą. Wybuchowe było dać pociski. A, chociaż już są poza ich zasięgiem. Dobra, gdzie co, nie strzelajcie, bo się skończy tym, że mojego jeszcze traficie. O nie, tak o, tędy. Poza zasięgiem się poruszamy. Dobra, dawać tutaj. Tak samo. Nic ich spieszeni rycerze, templariusze, aha, tu są. Ich też spróbuję jeszcze złapać. Dobra, ja tu będę teraz ich łapał jeszcze. Widzimy się po bitwie. No i dobra, łapię właśnie ostatnich niedobitków tutaj. Tutaj chłopów parę zostało jeszcze. Chyba wszyscy. Spróbujcie jeszcze tego tutaj złapać z milicji kuszniczej. Myślę, że to będzie dobre zwycięstwo dla polskiego oręża. Zdecydowane zwycięstwo tym razem to było. Straty 4028, a my 797. Przy czym gdzieś widzę wcięło dosyć dużą część armii. Tutaj o, widzę, ci się wycofali prawie w doskonałym stanie, można powiedzieć, zważywszy na ich kolegów. No tutaj oczywiście tych dorwałem wszystkich. 127 mi zabili. Mimo tak ciężkiego boju, jakby nie patrzeć, o, ich król również padł doskonale. Przyjmij wojowników, jak najbardziej, że ich przyjmę. Wróg zabity w boju. Gergel, Mozes, Andras. Wszyscy padli w boju. Dochodzę do wniosku, że to
ta balista, no to jest trochę bezużyteczna, albo ja jej nie umiem używać, to też może być taka sprawa. I że wolałbym chyba zamiast niej oddział łuczniczy. Katapulta jest chyba tylko dobra po to, żebym mógł wejść od razu szturmem do jakiejś mieściny. Bo jak widzieliście, no nie ma sensu. O, tu coś się zepsuło. No i dobra, to ja tak o... Ich chyba raczej nie dam rady dogonić. No nie, niestety nie. A tu kolega jest w stanie jeszcze zająć zamek. Doskonale. Ostatni wysiłek naszej potężnej armii. Agresywna postawa oczywiście. Ciach, załatwieni. I mamy zdobytą stolicę w sumie. To jest ich stolica z tego co widzę. Dokładnie, okupacja. No, coś się tam zepsuło. Aczkolwiek nie wiem, czy ja to zniszczyłem, że on spadł do takiego poziomu, ten fort. Czy to z jakiegoś innego powodu. To mogliby mi jeszcze oddać i byłby pokój. Ale chyba spróbuję już tu wszystko zająć. Zobaczmy. No nic. Stabilizację. Nie dajcie się, chłopcy, przeżyjemy. Morale dla naszych oddziałów. No to jest w sumie bardzo przydatne. Więc to weźmy sobie. Żeby się chłopy nie załamywały, co by się nie działo. I tutaj dla dowódcy Siemowit. Charyzmatyczny, bezkompromisowy przygrupowanie. A właśnie. Szkoda, że nie zauważyłem. Dla oddziałów piechoty dowodzona armia. Szybkostrzelność. Dla oddziałów pieszych, dla jazdy. Plus 10% premii do szarży. Całkiem to przydatne z racji, że mam 4 oddziały, albo tutaj... No, ale ja weźmiemy premię. I tutaj co mamy? Poczucie wspólnoty, pancerz, handlu, tempo badań, koszty budowy, tempo badań, poczucie wspólnoty, sukces, czas budowy, ład publiczny, wysokość podatków, ład publiczny, czyli weźmiemy tarczownika. I tutaj dalej coś jeszcze, zapał, koszt werbunku, prędkość w bitwie. My weźmiemy sobie to, żeby miał większy zasięg ruchu. Pykło. I tutaj Wit. Wit to jest, kurde, masakrycznie dobry dowódca. Ale niedługo prawdopodobnie zemrze mu się ze starości, znając życie. Lanca. Pludry. Co on tutaj jeszcze może wpływa? Zapał. Siła ostrzału dla oddziału dowódcy. To jest coś super. Poczucie wspólnoty plus 7 na końcu widzę takie mocne. A, tu nie ma nic specjalnego na samym końcu. To też nie. Dobra, i co byśmy mogli sobie dodać? Poczucie wspólnoty to może niekoniecznie. Poczucie wspólnoty, ład publiczny to też nie bardzo, ale tutaj tak damy, żeby mieć później możliwość, jeżeli dostanie jeszcze jeden poziom, żeby wziąć pochlebca i legenda. No i dobra, tylko żonę ma, arogancką żonę. Mam nadzieję, że nie odbije mu z tego powodu. Chociaż nie, o, Wit jest bardzo lojalnym. Nawet masakrycznie lojalnym, bo osobista lojalność u niego to 10. No cóż, doskonale. Zwierzchnik wojskowy, poczucie kosztu werbunku wpływa... Albo marszałek, to będzie koszt utrzymania dla wszystkich jednostek, dowodzone siły. Tak też damy cię tam. Wit jest konstablem, więc nikt go nie przeszkoczy. No i więcej nie mamy możliwości, bo mamy już zapełnione. Aha, i tutaj będzie potrzeba nam tą sytuację ustabilizować. Jakbym poprosił o pokój, to od razu bym go przyjęli. Ale spróbujmy jeszcze zająć te miasta. Miasto o tyle dobrze, że one same z siebie potrafią się tutaj, jak widzicie, uspokoić. Tutaj to już w ogóle jest. Podbój spadnie nam w następnej turze i będzie doskonała sytuacja. Przestępczość występuje. I tu jest zakonny klasztor wojskowy. I aha, stąd miał tych rycerzy, bracia kapłanowie, spieszeni rycerze szpitalnicy, rycerze templariusze. To widzę tu fajnych żołnierzy, można będzie stegować, a nawet rozbudować to będzie można, może faktycznie tutaj to rozbuduję. Przy czym jest tutaj syf, widzę higiena i brud jest na niskim poziomie, więc tutaj chyba wywalę ten młyn wodny
i zamiast niego zrobię miejsce... A nie, no jest niby. Ciekawe. Trzeba by rozbudować na więcej chyba. Nie chciałbym dostać znowu syfu tutaj hikienogłem. No dobra, tym się zajmiemy pomiędzy odcinkami. Ja prawdopodobnie jeszcze zajmę te tutaj trzy miasta, jak dam radę. I w końcu może zajmę ten Wrocław i Poznań, żeby odbudować nasze państwo. Odtworzyć w sumie, albo stworzyć, jakby to zwał. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!